Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, pojawiam się na chwilę, aby przedstawić wam dosyć istotne informacje, jakie dostałem via wiadomość od mojej znajomej z Polski, której zresztą dzieci tutaj mieszkają, są moimi znajomymi. Informacja dosyć ważna, zatrważająca, czy zaskakująca? Zawsze takie informacje będą zaskakujące, na pewno jest to. No, informacja, która, że tak powiem, mrozi krew w żyłach. Jak poinformował brytyjski dziennik The Guardian, w Wielkiej Brytanii zdecydowano, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie będą reanimowane. Że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie będą reanimowane, jeśli zajdzie taka potrzeba. Lekarze wpisywali takie anotacje w dokumentach podczas drugiej fali dziewiętnastki. Dziennikarzom brytyjskiego dziennika udało się dotrzeć do informacji dzięki charytatywnej organizacji Man Cup, Jak wynika z medialnych doniesień, od początku stycznia do organizacji zgłaszają się osoby niepełnosprawne, które zostały poinformowane przez swoich lekarzy, że w przypadku ciężkiego przebiegu choroby dziewiętnastki nie będą one reanimowane. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że takie zapisy mogły doprowadzić, doprowadziły do licznych zgonów w ciągu ostatniego czasu. Yy, o braku możliwości wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wpisuje się w dokumenty osób zbyt słabych, aby w przypadku konieczności wykonania mogły yy, odnieść realne korzyści. Zdaniem ManCAP, niektóre zasady są, yy, zakazy przepraszam, są, są wydawane tylko dlatego, że osoby te są niepełnosprawne intelektualnie. W ciągu um, kilku tygodni parlament, um, y, parlamentarna, komisja do spraw jakości opieki ma opublikować raport i odniesienie w tej sprawie. W Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy różne organizacje naciskają na to, aby zakwalifikować osoby z niepełnosprawnością intelektualną do priorytetowej grupy, że tak powiem, szczepień przeciwko dziewiętnastce. Według niektórych ekspertów osoby, nawet z lekką niepełnosprawnością, są bardziej narażone na śmierć w przypadku trafienia dziewiętnastką niż osoby zdrowe czyli no. Przeciętne, normalne, że tak powiem. że normalne, ze zdrowiem przeciętnym, normalnym. Mam nadzieję, że to jest nieprawda, mam nadzieję, że to jest jakieś, yy, jakieś misunderstanding, czyli jakieś tam błędne zrozumienie, yy, 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 by było jakaś zbłędna interpretacja przepisów, jakieś niezrozumienie kogoś tam i tak dalej, i tak dalej. Jeśli okazałoby się to prawdą, yy, to, to po prostu no, można powiedzieć, że to jest tragedia. Jeśli okazałoby się ta informacja prawdą, że takie zapisy są, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie odpowiadają, że tak powiem, warunkom, aby je ratować, no to, no to przepraszam, ale cofamy się do roku przed 1945. Co to znaczy, wszyscy doskonale wiedzą. Nie chcę tutaj, że tak powiem, zbyt dużo wróżyć z fusów i tak dalej, wróżyć z tego tekstu, jaki tutaj jest. Ale jeśli, tak jak mówię, jeśli to jest prawda, jeśli to się okaże prawda, no to, no to słabo widzę, że tak powiem, Cywilizację zachodnią, że tak powiem. Tragedia. Na razie.